Remont ulicy Garbarskiej miał być zakończony do końca 2019 roku, ale trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Ile? Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta jest ostrożny w podawaniu terminu zakończenia prac, ale do końca roku droga ma być już otwarta dla ruchu. Chodniki są już na ukończeniu, ale wciąż brakuje nawierzchni drogi. Inwestycja kosztuje 2 miliony złotych, z czego 85% to środki z Unii Europejskiej. Czym jest spowodowane opóźnienie prac? Nie obyło się bez problemów związanych m.in. z pracami archeologicznymi. Wałbrzych, piękne, górskie miasto, ale powoduje często to, że wychodząc w taką na przykład ulicę Garbarską, spodziewaliśmy się, że uda się to szybciej wykonać, ale no, jeszcze chwilę musimy się uzbroić w cierpliwość i oczywiście w tym roku będzie oddana do użytku ulica Garbarska. Więcej zdjęć z postępu prac znajdziesz na portalu wałbrzych24.com.